Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Robimy prawdopodobnie dzisiaj ostatnie zadanie dla Davida. I zostaną mi chyba u niego już wtedy tylko te takie generowane losowo. Ale się zobaczy. Znowu jakaś mgła. Zadania. O! Czyli w tamtym odcinku było to ostatnie zadanie dla niego. Fajnie. Nie zauważyłem. Zadanie na parkingu, średnio długa trasa. No dobra, to w sumie jak już jestem u niego, to... Cóż... Zadanie na parkingu, czy średnia długa trasa? Niech będzie średnio długa trasa w takim wypadku. Dzięki, że się zjawiłeś. Może zająć się tym transportem? Cześć, David. Dokąd to zawieść? Ta przyczepa jest potrzebna gdzie indziej. Fajnie. Kurde. Robiłem już dla Davida wszystko. Nawet nie wiedziałem. Co za lipa. W ogóle widać coś w tamtym lusterku? Prawym. Tak jadę. Serio? Ale za szybko wjechałem. No doczep. Dobra. Tak z ciekawości zobaczę. Czy mi znowu zresetowało. Ta, bezpiecznik kierowca znowu mi. Ja nie dojadę do tego nie 11 levelu nigdy. No, zawijamy kiesę i idziemy. Nie ma co płakać. Jakoś 10 leveli nabiłem to. To pewnie i nabiję ten 11 w końcu. Nabiję. Zdobędę. 5 kilometrów. W sumie zobaczmy. Tutaj. Blisko Mary. Tylko fajnie by było, jakbym po drodze jechał i zatankował. I dopiero do niej pojechał. Tylko znają życie, jak tu dojadę. Pojadę. Żeby do niej dojechać, będę musiał z powrotem wrócić. Bo tu pewnie nie ma wjazdu. To może być pod tą trasą. Dobra, no to będę się martwił, jak dojadę. No ale no, muszę się przyznać, że się trochę rozczarowałem. Myślałem, że do Davida jeszcze pojadę. Znaczy, że jeszcze jedno zadanie u niego zostało. No cóż. Zadanie fabularne oczywiście, czy tam zalecenie. Bo tak to mogę tych generowanych losowo to brać i jeszcze przez 10 lat w to grać. Wypadko przywaliłem. Na pewno. Kurde. W sumie ja go wyprzedzałem. Myślałem, że ja jadę bez tej przyczepy. Niezły kierowca za mnie. Kolejny na zakręcie, który się nie da wyprzedzić. Znaczy da się, ale wolno jedzie. Jademy. Czyli to już w sumie tylko dla kasy jadę i dla doświadczenia. I tyle. Się Mary obskoczy, zostanie jeszcze tamten w tartaku. I finał mocny, kurde. Szkoda, że tego dodatku
nie wypuścili jednak. W tych ustawieniach tam widać cztery nowe jakby postaci z zadaniami, ale jednak nie odpalili tego dodatku. Trofea czy tam achievementy też już są z tego co widziałem. Ciekawe czemu się nie zdecydowali wydać tego dodatku. Znaczy no powiedzmy, żebym był... Wiem, że nie mogę to skręcać, ale... Ale to robię. Powiedzmy, że mógłbym wybaczyć brak dodatku tym, że może się wzięli za robienie kolejnej części na przykład. By było fajnie. Jakby... No. Była większa mapa, trochę więcej zleceń. Urozmaicone te zlecenia. Więcej tych, no, rodzajów przyczep, towarów. I by było cool. Bo to, że akurat są nielicencjonowane bryki, to mi to nie przeszkadza. Też jest ich sporo. Jak widać, zatrzymałem się chyba na drugim z kolei. Jakoś nie czuję potrzeby wymiany na coś innego. Chyba, żebym chciał zrobić tutaj, nie wiem, wymaksować tą grę. To wtedy musiałbym pewnie każdą ciężarówką przejechać ileś tam i zdobyć odpowiedni poziom wyszkolenia. Ale chyba tego nie będę robił. Zresztą zobaczymy. Ogólnie to mam w co grać. No szkoda tylko, że właśnie ciężarówek nie ma za bardzo. Chociaż ostatnio ten robiłem teścik na PC-cie i zauważyłem, że moja karta graficzna ładnie przechwytuje ten obraz z gry bez udziału tego, no, karty przechwytującej. Ma jakby ten mój RTX 3080 ma jakiś swój moduł do przechwytywania. I jakoś nie czułem ani spowolnień w grze, ani słabej jakości nagrania. Co prawda w Full HD to nagrywałem, bo taki mam monitor. A bym chciał 4K, no ale ten RTX chyba sobie powinien poradzić. Myślę. Dlatego niewykluczone, że może niedługo się przerzucę na PC-towe granie troszeczkę. To, czego nie ma na konsolach. Jeszcze przynajmniej. Się zobaczy. W ogóle to... Ciągle od roku gadam o tych live'ach i nie mogę jakoś się zabrać za to. I co, źle? No pewnie. Panie idealne. Dobra, mamy stówkę. Silnik włączyć. Odczepiony. 1000 euro za taki coś. Może się da z tego żyć. Możesz już kupić progi typ trzeci. Kawa. Progi typ trzeci. Ja to bym bardziej chciał teraz. Ciągnąłeś poziom drugi. Umiejętności wprawne kierowcy. O. AI wprawny kierowca, no okej. Okay. Czyli tak jak planowałem. Teraz zobaczmy jak my to mamy. Bo zasadniczo mógłbym się pierdyknąć do garażu. Mamy stację. Przy okazji bym się naprawił. By była prosta droga do Mary. To chyba jest plan.
Aha. Do garażu niestety trzeba tego się dostać. A, tylko sobie nagram. Ostatnio takie teleporty garażowe zdarzają się, że w plener wysyłają. Wolę nie ryzykować. W sumie bym zobaczył, cóż to za nowa bryka jest. Ten jakiś John? Gdzie ja jestem? Aha. Za daleko poleciałem. Ciekawe jak w kabinie widać. Szkoda, że nie można ten robić próbnej jazdy. Ale z tego co widzę, no ciężarowa jak ciężarowa. Ciekawe czemu to mam zablokowane. Ten coś po środku ma? Ten jaki. O, tak już lepiej wygląda. No dobra. Ej, nie. Miałem naprawić się. Dostosuj, naprawa. Napraw wszystko. 320 eurasków. Ten też jest fajny. Silnik to... Kupi sobie silnik. Ile on kosztuje? A, nie kumam. Kasę mi odjęło, czy? Czy już ten silnik miałem? Nie wiem. Kolory. O Boże. Klakson. Klakson Dudy, naszego prezydenta. Jej. Serio? Ale obrzydliwe. Dźwięki. Kabina XL. Zmienić sobie kabinę. Niby tylko 2000. Dobra. Pracuję, zarabiam. To mam. Czemu mi kolor zmieniło? O nie, dobra. Wydechy. Serio? Nie mogę? Musisz ukończyć więcej misji. Fajne wydechy. No my tu jeszcze mamy. Oświetlenie belki. Klakson. O, spoko. Góra. Antena typu 3. Też spoko. Biorę. A, co tu jeszcze możemy? Z przodu nic. Z tyłu też nic. Ale nędza. O, lakierowanie. To kolory się nazywa. Chlapacze. Okej, okay, pomaluj wszystko. A można jakby oddzielnie sobie malować. Czarne. Tam szary, zielony. O, ten to słaby raczej kolor. Szafirowa zieleń. Powiedziałbym, że to jest różowe. No okej, okay. Niech będzie amaran. Ten taki jak
trochę jak lodówka wygląda. O, jaki fajny fiolecik, ale nieodblokowany. To muszę przyznać, że nic mi się nie podoba. Tych, co mam odblokowane. Dobra. Naprawiony. Silnik wymieniłem. To jedziemy do Mary. Tylko jeszcze po drodze muszę zatankować. O, proszę bardzo. I właśnie o to mi chodziło. Że teleportowało mnie w jakiś ten zagajnik. Serio. Ciekawe miejsce w sumie. Mnie wywaliło. A, jak już jestem. To zatankuję. No ale to takie właśnie wyrzucanie gdzieś. Teleportacja taka w dziwnych miejscach, no. Czy oni tego jeszcze nie dopracowali? Czy tam on? Przypuszczam, że już wydawca tej gry też o niej zapomniał. Tankuj, synu, tankuj. Okej, idziemy do garażu jeszcze raz. Wychodzimy i liczę, że nie znajdę się na księżycu. Dobra. W końcu jakieś normalne miejsce. Jadymy. Już ten. Chciałem powiedzieć, lekko niewyspany. W 100% nie jestem wyspany. Mam nadzieję, że Mary mnie nie przegoni. Przez połowę miasta. Ale różnie to może być. Ona dziwna kobieta jest. Gdzie mam lusterko? Tutaj. To chyba. Tą kabinę zmieniło, to chyba się trochę pozmieniało. Dobra, jedziesz. O, światełka. Nie. Na światłach moją ulubioną przygodą, chciałem powiedzieć. Traktor. Trochę za duże te traktory. Akurat, no może ten jest taki duży, no. W rzeczywistości też by taki był. Cholera wie. Ale ciągle jak patrzę na ten traktor w tej grze, to bym tutaj farminga odpalił. Ale potem od razu myślę, że nie umiem farminga grać, no ale... Kurde no. Bym sobie jakieś zboże zebrał. No dawać mi zielone, ile? To pewnie on też będzie skręcał, skoro czeka. Dobra, mamy. A kolega dalej stoi. Może on akurat nie ma zielonego. Nieważne. Grunt, że my jedziemy. Walka z kamerą, żeby widzieć lewe lusterko. Nie, wydaje mi się, że ta kabina trochę obcięła mi widoczność lusterka. Albo się mylę. 600 metrów i będziemy. Mary, Mary, Mary. Mary, Mary. Ej, się zagapiłem na latarnię.
miasteczko takie portowe, można by powiedzieć. Cóż my tu koleżanki mamy dzisiaj w menu? Dlaczego my nie możemy do niej zadzwonić, żeby dostać zadanie, tylko musimy przyjechać? Co my w średniowieczu jesteśmy? O, to ona ma z kolei bardzo długie trasy, jako losowe. Jakaś ta kaminka dzisiaj inna u Mary, ładniejsza się zrobiła. Darmowa dostawa. Witaj ponownie, udało ci się załagodzić sytuację z klientem? Nie bardzo, był wściekły. Teraz muszę zrobić dla niego nieodpłatne zlecenie, pomożesz mi? Ty, no ale ty musisz mi zapłacić. Czy to niebezpieczne? Nic z tych rzeczy, przysięgam na wszystko, co mi bliskie. Proszę, możesz mi pomóc? No, usłyszałem moje ulubione słowo na P. Serio? Taki miękki jesteś, koleś? O, za coś trzeba żyć. A nie. Widzisz laskę i już ci te nogi miękną i się na wszystko zgadzasz. Trzeba być twardym. Nie można się dać kobietom manipulować. Przywalę? Nie, dobra. W lekkie. Dobra, idziemy. Znowu wieczorny kurs. O, mamy i ten traktor, który jechać nie mógł. I się ciągnął za nim. Ale w sumie fajne to. On idzie powoli, zanim się robi korek. Realistyka. W niektórych miejscach jest właśnie gra do bólu realistyczna, w innych dziwna. Ale co tam? Oby tylko ten traktor nie stał teraz. Dobra, pojechał. Super. Dobra, już myślałem, że będą stać jak kołki. Czy za szybko to powiedziałem? Zawsze jakaś gwiazda się musi trafić. Dziękuję, koledze. No ale słuchaj, no było takie... Było do przewidzenia. Tam było 6 samochodów, no to któryś musiał przecież się wytegować. Kurde, 2 km trasa, coś krótka. Pewnie będzie coś ekstra. Nie wierzę, że 2 km i koniec. Serio, znowu światła i znowu traktor po prawej. Dzisiaj chyba ten. Na maksa tych traktorów. I kolejny raz światła, nie? Kabina spoko. Ustawione wszystko. Dawać zielone. A, mogę wrzucić kierunkowskaz, że w lewo. Niech będzie. Dobra. Jest zielone, traktor stoi. My jedziemy. I kolejna noc przed nami. Ej. Za blisko barierki. Mam takie wrażenie, że jak gra już dogra ten model traktora na przykład, to już będzie go cały czas wykorzystywać. Fotoradar. Ciekawe, czy to się w ogóle da prędkość przekroczyć, tak żeby być na fotoradarze.
słońca, jak nie jest skórna. Dla takich widoków się gra w takie gry. Gram, bo fajnie się brykę prowadzi. Dobra, mamy miasto. Metrów do szczęścia. O, będę mógł się przekimać. Tego co widzę. Chyba, że mi się czasówka załączy. Będzie lipka wtedy. Ale jak zawsze martwię się na zapas. Gdyż ponieważ tak mam. O, będzie ciasno chyba. Gdzie ja mam to postawić? Przyczepa na miejscu, ale przecież... i nie zaparkowałem. Myślałem, że czasówka się rzeczywiście odpaliła, że mam takiego pecha, a ja chciałem się iść przekimać. To tylko się skończy jedyną tą, że muszę z kamery zewnętrznej niestety. Ogólnie mam problemy z parkowaniem za dnia, a co dopiero za w nocy, jak nic nie widzę. Kurde, koleś. Nie denerwuj mnie, tylko parkuj. Ludzie patrzą. Okej. Czy nie okej? No wie... jeju. Chyba słaby mam dzień na parkowanie. Zawsze sobie żartuję, że to się wytnie, a tak naprawdę nigdy nic nie wycinam. Chyba. No, będzie okej, czy nie okej? Kolego. Tyle czasu mam rozegrane w tej grze, a mam problemy z zaparkowaniem. Tym razem się powinno udać. Okej. Pewnie trzeba silnik wyłączyć. Teraz włączyć. Poklikać. Nie. Dobra. Wyjechać, nie zapomnieć, że trzeba się przekimać. Bo czuję, że następna przyczepka będzie już na czas. Skoro coś się tak śpieszy. Gdzie ta sypialnia? Tu w lewo chyba, tak? Dobra. Normalnie w końcu jakiś fajny parking do spania. Teraz tylko wrócić na drogę. Kręcę normalnie. Dobra, mam nadzieję, że nic nie jedzie po lewej.
i wracamy do koleżanki, tak? Się na grę nagle rozjechali. No i dzida. 2,5 kilometra to w sumie niedużo. Może dam radę. Staram się te lusterko ogarnąć i strasznie z boku mi ta kamera się ustawia. To powoduje, że nie czuję jak skręcam. Nie wiem, czy jadę po środku, czy mam kierownicę wyprostowaną. I takie tam zagadki tego świata. Farta, jeżeli to była krótka trasa, to druga będzie długa. Ale się przekonamy niedługo. Za 1,5 kilometra. Fotoradar minęliśmy. O, moje ulubione światełka. Przynajmniej traktora nie ma. Księżyc zachodzi. Dobra. Tym razem trochę szybciej było te zielone. Jak ostatnio. Jeszcze parę zakrętów i będziemy. Zakręty. Dobra. I... Ale kolega mnie zaskoczył. Myślałem, że skręci. Nie, w tą stronę akurat. O Boże. O! Już mam doczepić? Fajnie. Lubię operować na tym podjeździe. Chociaż może nie będzie takiej tragedii? Nie, udało się. Bez kamery zewnętrznej, nie no. Aż dziwne. Oj, bo coś jechało. I znowu tam wracam. Fajnie. W sumie, gdzie ona te przyczepy trzyma na tym swoim podwórku? Trochę zacząłem mną miotać jak szatanem. Tylko żeby nie było świateł.
sensie, żeby było zielone. Ale znając mojego farta, pewnie będzie czerwone. Pewnie. Tak trzeba. Że tak stanąłem z dupy, że szkoda jadać. No ale co zrobić? Taki kierowca ze mnie. Dawać te zielone, no. Czyli co, oni dopiero tamci mieli zielone? Panie. To będę tu stał i stał. Dobra. Albo i niedobra. Przywaliłem? Tak rzuciło dziwnie. Niby niedaleko. Właśnie, mam ten silnik nowy i nawet nie zauważyłem, żebym jakoś szybciej jechał czy coś. Okej, okay. Myślałem, że tutaj będzie taki zakręt, że trzeba będzie się zatrzymać. Ale nie. Metrów. To pewnie tak w ogóle to w to samo miejsce idziemy. Odkryłem pewnie Amerykę. Ten sam klient... Nie no. Mógłby jeden, ten sam klient chcieć o dwa różne miejsca dostarczenie. O dostarczenie towaru prosić. Czemu nie? No i ciekawe, gdzie teraz każe mi zaparkować? W jakim fajnym miejscu? Dlaczego jeszcze nie dotarłeś do Westerhaven? Aha, znowu się jej powaliło. Chwila, że co? Myślałem, że obie przyczepy mają trafić w to samo miejsce. Ech, zawieź ją do MIG-iem. A może ten F-16? Fajnie. O, jeszcze mamy czasówkę. Ok. U niej to same przygody normalnie. Aha. Super wykręcam. To cały ja. Że się nie wykręcę. Normalnie by mi odczepiło tą przyczepę. Boże. Dobra. Co ja robię? Jeszcze 8 minut mam. Fantastycznie. Kolega, fantastycznie. To zrobiłeś. Po prostu fantastycznie.
Ciekawe niby, gdzie mam tym wykręcić. To pewnie nie wiadę. To normalnie będzie ciekawe. Dobra. Koleś. Weź ty mnie nie denerwuj, tylko wykręcaj jak trzeba. Nie powiedziałbym, żeby było lekko. Bez kamery zewnętrznej bym się ją wytegował. No i głupie są to takie pomyłki, no. Rozumiem emocje w ogóle tego, ale już nie przesadzajmy. Najlepsze jest to, że już myślałem, że dojadę, odcinek zakończę i będzie pięknie. A tu jak widać lipa. Na pewno dobrze, że się wyspałem. I zatankowałem. Cisnę, co mi zostało. Teraz to myślę, że będzie rzeczywiście na styk. 5 minut to wydaje się, że mało czasu. Aha, światło. To tym bardziej mało czasu. Fajnie. A sekundy lecą. No dawaj te zielone, no. Przekleństwo dzisiejszego odcinka to światła. No jak tak można? O, jeszcze zaczął deszcz padać. Fajnie. No, dłużej te światła niech trwają. Godzinę może. Przynajmniej dobrą minutę traciłem. Naprzeciwkę to mogę trochę te mniej ostrzej w zakręt wchodzić. Nie no, masakrycznie się robi. Mało czasu.
A jeszcze jak wymyślą sobie dziwne parkowanie, to już w ogóle będzie dada. Najszybciej jak się dało, obyś mi więcej nie wywinął takiego numeru. Spokój się, Mary. Po końcu to ja źle zrozumiałem, rozumiem. Kurzyłem się, że na 100% nie udało mi się zaparkować. Krzywo jak. Szkoda Janeć. Ładunki kontenerowe, poziom trzeci. Co mi to daje? Rzućmy okiem na mapę. Drwalu jest tutaj. No tak, po środku niczego jestem. Tu nie ma żadnego garażu. No to chyba wychodzi, że znowu się pierdyknę do Mary. No zobaczę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Dziwnego, pełnego emocji, krzywego parkowania. No i oczywiście gorąco zapraszam na kolejne niebawem. Jeszcze raz dzięki. Hej.